Działa. Działa. Rezerwa. Check engine. Samobójcie myśli, to teraz. Cześć, z tej strony Automarian, witam Cię na moim kanale. Dzisiaj jest ze mną samochód, który przeszedł wszystkie możliwe i właściwe dla tej marki fazy życia. Na początku był małym, sportowym, drogim sedanem pożądanym przez rekinów biznesu i innych biznesmenów. Później stał się zwykłym sedanem dla kogoś, kto chce coś więcej od samochodu niż to, co daje Passat B5 i dojrzał do tego, żeby mieć szybszy samochód lub też nie. Następnie w trzeciej fazie życia stał się odrutowanym gruzem, aż doczekał się ostatniej fazy życia, jakże charakterystycznej dla starszych BMW, czyli stał się materiałem na być może fajnego i poszukiwanego niedługo youngtimera. Samochód, do którego przygnęło więcej stereotypów niż do blondynek i szczerze Wam powiem, że dla mnie ta generacja serii 3 była zawsze tą trójką drugiej kategorii, powiedzmy, daleko za E30 i E36. Ale to się zmieniło właśnie dzisiaj. Jedziemy z tematem. Historię powstania modelu 3 opowiemy sobie w telegraficznym skrócie. Pierwsza była seria E21, powstała w 75 roku. Popularnie u nas była nazywana rekinem. Rekina w 82 roku zastąpiła E30, jakże pożądana przez wielu, sam nawet kiedyś taką miałem. Była nazywana kwadratem i produkowana do początku lat 90. Kiedy to tego kwadrata zastąpił Delfin, czyli E36. Też auto okryte złą sławą. No ale to będzie pewnie w innym materiale na ten temat. W drugiej połowie lat 90. natomiast pojawia się nasz bohater. I niestety nie znam żadnego skrótu, ani pochodzącego od figur geometrycznych, ani od ryb, który by charakteryzował jego wygląd. Trójkę bez przydomka po raz pierwszy świat ujrzał w 1997 roku. Produkcja ruszyła rok później, początkowo jako sedan i kombi. Później do gamy modeli dołączył również coupé i kabriolet. A na końcu w 2000 roku również kompakt, zwany kompotem. Kompotem był zwany już od poprzednika, czyli serii E36. A tak naprawdę to nie jest wymysł lat 90. w przypadku BMW, bo takie auto powstawało już w latach 70. 1602 oraz 2002 występowały w wersji Touring, tak zwanej, czyli jako taki trzydrzwiowy hatchback i wyglądały tak właśnie. Czyli to było protoplasta kompakta, czyli BMW już wcześniej oferowało kompota, czyli nie czepiaj to się. W porównaniu z konkurencją BMW, wypuszczając jeden model w kilku wersjach nadwoziowych, pokrywało jakby zapotrzebowanie szerokiej gamy rynku. Projektantem auta był Chris Bangle. Tak, ten sam Amerykanin, który tak spierdolił BMW z serii 7 czwartej generacji E65. Ten, który też zrobił E60 i ten, który chciał zniszczyć, zniweczyć, zdeptać cały dotychczasowy dorobek i wizerunek bawarskiej marki. Na szczęście w przypadku E46 był tylko koprojektantem, więc tego modelu i tego charakterystycznego, bardzo ładnego i moim zdaniem najlepszego wyglądu BMW wszechczasów nie udało mu się w przypadku tej trójeczki zepsuć. Produkowany był w 7 krajach świata, w Meksyku, RPA, w Egipcie, Indonezji, w Chinach, w Niemczech oraz w Rosji. W Niemczech aż w 3 fabrykach, co pokryło naprawdę spory wolumen produkcji tego samochodu w porównaniu do na przykład do poprzednika. W 2001 roku przechodził delikatny lifting. Delikatny, ponieważ przez wielu jest nierozpoznawalny bądź niezauważalny. Zmieniły się głównie zderzaki, lampy nabrały nieco innego kształtu oraz kierunkowskaz powędrował z dołu błotnika na górę błotnika. Ten lifting w 2002 roku przechodziło coupé i kabriolet. Główne zmiany po liftingu miały miejsce pod maską, ale o tym oczywiście opowiem we właściwym czasie, kiedy przejdziemy do omawiania silnika. Kompakt natomiast, czyli ta skrócona wersja serii 3, nigdy nie przechodziła liftingu. Właściwie miała tak ciekawy wygląd, że ten lifting nie był jej potrzebny. Te poliftowe wersje uchodzą za nieco bardziej dopracowane, za nieco lepsze samochody niż te z początku produkcji. Zarówno pod względem wykonania, jak i pod względem odporności na korozję. Chociaż to nie jest do końca prawda. Jednak dzięki temu, że auto ma taki właściwy dla siebie charakter, dzięki temu, że to jest jeszcze to analogowe BMW, dzięki temu, że wygląda jak te klasyczne BMW, no to niezależnie od wydania jest spoko samochodem i pochodzi z najlepszego okresu T3.
tej marki. Koniec, kropka. Oczywiście nie koniec odcinka. Samochód nie urósł w stosunku do swojego poprzednika. Ma niecałe 4,5 metra długości, w zależności od wersji 1,74 m lub 1,78 m szerokości. Również w zależności od wersji 1,37 m lub 1,43 m wzrostu. Kompoty mają 4,2 metra długości i są plasowane mniej więcej w segmencie Audi A3, Golfa i tak dalej, i tak dalej. Samochód nie urósł, natomiast zdecydowanie przytył w stosunku do poprzednika, ponieważ najlżejsze, powiedzmy E46, to mniej więcej średnia waga E36. No i... No dobra, no nie jeździ może tak jak E36, ale E36 też nie jeździła tak jak E30. E30 była fajnym, narwanym, leciutkim samochodem, który świetnie zamiatał bokiem, nawet jak miał 1.6 pod maską. E36 przytyła, też fajnie zamiatała bokiem, ale była nieco bardziej komfortowa i cywilizowana w jeździe. Chociaż też fajnie zamiatała tyłem, nawet jak miała 1.8 pod maską. Choć nie tak dobrze jak E30. Natomiast E46 jest nieco cięższa, jest nieco bardziej cywilizowana w jeździe, natomiast też potrafi latać bokami. Oczywiście nie tak dobrze jak E36. Ewolucja motoryzacji zupełnie rzecz normalna. Aczkolwiek nie jest to samochód, który źle jeździ. Szczególnie jeśli mamy do dyspozycji na przykład wersję z czterocylindrowym, dosyć lekkim silnikiem. Wtedy, no moim zdaniem, wcale nie odbiega pod tym względem od swoich poprzedniczek. Auto jak na dzisiejsze standardy nie jest jakimś dużym samochodem, jak na standardy tej klasy oczywiście. Dzisiaj podobną długość nadwozia może osiągać nawet Toyota Corolla. Natomiast tutaj przewagą E46 jest niewątpliwie rozstaw osi, który wynosi 2,72 m. To nawet więcej o 2,5 cm niż ja mam we Fronterze. No co teoretycznie powinno się przełożyć całkiem nieźle na ilość miejsca we wnętrzu. Chociaż nie jest tak do końca. Z drugiej strony też nie ma co przesadzać. Jeśli nie macie 120 kg wagi, ani 2 metrów wzrostu i dużej masy mięśniowej, czyli po prostu nie jesteście karkiem, to ani komfortu, ani przestrzeni, ani wygody wam tutaj nie zabraknie. To auto z założenia miało mieć taki lekko sportowy charakter i to czuć od razu po zajęciu miejsca za kierownicą. Z mojej strony ogromne propsy należą się BMW za zaprojektowanie podłokietników. Zarówno tego, który jest tutaj na środku między fotelem kierowcy i pasażera, jak i tego, który jest na drzwiach. Po prostu leżą idealnie. Można tutaj rozłożyć ramiona, oprzeć łokcie i tak sobie komfortowo kruzować podczas jazdy. Muszę nadmienić jeszcze, że ten nie jest w ogóle regulowany w żadnej płaszczyźnie, co i tak super. Drugą ogromną zaletą E46 jest jakość użytych materiałów oraz jakość ich montażu. No tutaj, że tak powiem, w tak zadbanym egzemplarzu, pomimo 200 tysięcy przebiegów, zużycia praktycznie w ogóle po elementach wnętrza nie widać. Jedyne co, to zużywają się te lakierowane elementy na tunelu środkowym, albo ta listwa taka szara, która idzie przez całą deskę rozdzielczą oraz drzwi. No reszta wygląda naprawdę w porządku. Wszystkie materiały są takie mięciutkie, delikatne w dotyku. Tutaj na drzwiach mamy nawet materiał, ani żaden plastik. Na desce rozdzielczej jest również wszystko miękko. Materiał ma fajną fakturę i pomimo upływu prawie 20 lat wygląda to zacnie moim zdaniem. Poza tym wygląd deski rozdzielczej jest taki już klasyczny, taki właśnie ten, który ja w BMW bardzo lubiłem. To znaczy, oczywiście odbiega już od tego, który nieco trącił myszką w E36 i to dobrze, ale nadal zachował ten właśnie właściwy dla marki charakter. Tunel środkowy jest mocno odwrócony pod kątem w kierunku kierowcy, co od razu daje znać pasażerowi, kto jest najważniejszy w aucie, kto trzyma w rodzinie fajerę. A trzymający fajerę ma przed oczami pod niezwykle zgrabną, fajnie wkomponowaną, niewielką obudową klasyczny dla BMW zestaw wskaźników. Duży prędkościomierz, równych rozmiarów obrotomierz, pod którym jest jeszcze ekonomizer. Bo ta wskazówka się porusza w taki fajny, płynny sposób. To nie jest taki typowy komputer, który pokazuje chwilowe spalanie w jakichś cyferkach. Nie, to żyje. To po prostu wraz z dodaniem gazu rośnie, dycha.
15. Nie, jednak nie, spada. Nic nie pali, bo jedziemy teraz bez dodawania gazu na biegu. Oczywiście wskaźnik temperatury cieczy chłodzącej, który jest niezwykle ważny w przegrzewającym często się aucie, oraz wskaźnik poziomu paliwa. Pod spodem mamy zestawy kontrolek oraz wyświetlacz komputera pokładowego. Komputer obsługujemy lewą manetką, czyli tą od kierunkowskazów. I uwaga, obsługujemy nią również kierunkowskazy. I uwaga, one działają. Działa lewy i działa prawy. Słyszałem o kimś, kto kiedyś włączył kierunkowskaz w BMW i potem mu się BMW spaliło. Natomiast ja użyłem kierunkowskazów już kilkanaście razy jadąc na plan i jeszcze żyję. I BMW też jest cała. Kierownica w tym wypadku służy tylko do kierowania pojazdem, za co ja osobiście cenię producenta. Nie mamy tutaj żadnych przycisków do sterowania radiem, telefonem czy tempomatem, chociaż takie wersje też się oczywiście zdarzały. W tym wypadku tego nie ma, jest trójramienna, stylizowana na taką wersję M. Z drugiej strony pomyślcie sobie, jak często regulujecie głośność w radiu podczas jazdy. Ja jak ustawię sobie stację radiową jedną, bo słucham tylko jednej, chyba że jakąś tam płytę wrzucę, to głośność ustawiam tylko raz i praktycznie jadę cały czas na tym samym wolumie. No jak poleci jakiś ciekawszy utwór, to sobie pogłaśniam, ale nie muszę tego mieć tutaj. Sięgnę przecież, nie? Więc kierownica może pozostać do kierowania. Po lewej stronie od kierownicy mamy również włącznik do świateł, też powiedzmy już w tamtych czasach w klasycznej dla BMW formie, bo kiedyś były takie wyciągane. Na tunelu środkowym oczywiście mamy panel do sterowania klimatyzacją. W tym wypadku mamy to klimatyzację automatyczną, jednostrefową. Nie pamiętam, czy były dwustrefowe. Były w każdym razie też wersje z klimatyzacją manualną. Wtedy mamy tutaj pokrętełka. Nad klimatyzacją w tej wersji jest Bavaria Business CD, czyli radio na płyty. W początkowych wydaniach wychodziły również auta z kaseciakami. Pod tymi sterownikami do jakże ważnych instrumentów w aucie mamy półeczkę, schowek, która nie jest zamykana. Pod schowkiem jest jeszcze przycisk do wyłączenia DSC, czyli połączenie kontroli trakcji oraz systemu stabilizacji toru jazdy, bo było też DTC, który był tylko kontrolą trakcji. No i można by się zastanawiać, po co, w końcu to tylko 316. No ale niewprawnemu kierowcy mogłoby to auto sprawić trochę problemów na śliskiej nawierzchni i niemile go zaskoczyć. W końcu to jest tylno napędówka. Ale dla kierowcy, który potrafi nieco więcej, jest opcja wyłączenia tego systemu. O, kochane lata 90. Można było o tym zdecydować i można to wyłączyć, to ustrojstwo, i polatać sobie bokiem gdzieś tam, prawda, jakby się dało. Potem mamy oczywiście popielniczkę z zapalniczką. Na tunelu środkowym mamy sterowniki do szyb elektrycznych. Niektórzy mówią też, że BMW chciał tutaj przeoszczędzić nieco na wiązkach. Trzeba się do tego trochę przyzwyczaić. Na szczęście obydwie szyby chodzą w pełni w automacie, także właściwie tego przycisku też nie trzeba często dotykać. Potem mamy wyłącznik od awaryjnych, przycisk do zamykania centralnego zamka. Tutaj muszę wspomnieć natomiast o jednej z wad E46, czyli moduł komfortu, który potrafi siadać. Wtedy nie możemy otwierać, zamykać drzwi i szyb na przykład. Często dosyć usterka. Potem mamy półeczki fikuśne, ten podłokietnik wspaniale umieszczony, o którym mówiłem. W podłokietniku jest jeszcze schowek, powiedzmy, na oldschoolowego starego smartfona. Wadą pojazdu jest to, że nie mamy nigdzie uchwytów na gubki. Po prostu producent nie przewidział tego typu rozwiązania i dla mnie to jest po prostu jak na tamten czas trochę faux pas. Auto potrafi wygenerować pewne przeciążenia i ten napój i tak by się rozlał, no ale warto byłoby mieć gdzie go wsadzić. Jeśli chodzi o schowki, to też nie ma tutaj jakiegoś szału. Kieszenie boczne w drzwiach są bardzo płytkie i wąskie i tam też nie ma właściwie miejsca, w które moglibyśmy włożyć chociażby butelkę wody, więc trzeba ją przewozić gdzieś z tyłu. Poza tym mamy jeszcze schowek przed pasażerem oczywiście. W schowku, no jak widać, mieści się sporo płyt, sporo fajnych płyt nawet tam się mieści. Jest też jeszcze mniejsza przegródka, w którą możemy wrzucić sobie coś drobniejszego. Jest on zamykany i podświetlany, nie wiem czy klimatyzowany. Poza tym tutaj nic nie ma. Pod fotelem pasażera jest również miejsce na apteczkę. W tym wypadku nie jest może już ona oryginalna, ale fajnie, że jest takie miejsce, w którym możemy ją sobie przewozić i nie fruwa ona po samochodzie w porównaniu na przykład do kubka z kawą. Auto ma też fotochromatyczne lusterko, nie wiem czy to było serią.
fajnie wyglądające lampki, wszechstronnie tutaj możemy je sobie odpalać. Oczywiście osłony z lusterkami, które są podświetlane. BMW w tamtym czasie, podobnie jak zresztą w przypadku poprzednika tego modelu, dawało dowolną możliwość konfiguracji klientowi, który przechodził do salonu. Za gruby hajs można było sobie 316 doposażyć we wszystko, co tylko możliwe. I dlatego na rynku dzisiaj są spotykane wersje takie, powiedzmy, z podstawowymi silnikami, które są super wypasione, jak i takie z mocnymi 3-litrowymi benzynami albo dieslami, które tego wypasu nie mają nic, albo tyle, co właściciel napłakał. Do wyboru, do koloru. Większość była tak wyposażona, że powinno Was to w dzisiejszych warunkach zadowolić, to znaczy klimatyzacja, elektryka, komputer, tempomat, radio, głośniki, więcej nic do życia nie trzeba. Aha, jest jeszcze jeden schowek tutaj, obok, pod tym, pod włącznikami do świateł, też taki, żeby się nadał na telefon. Fotele możemy regulować w wielu płaszczyznach, najczęściej spotykana konfiguracja w BMW jest niestety taka, nie zalecam, ponieważ nie jest to zbyt bezpiecznie. W aucie należy siedzieć nisko, jak najniżej od dachu, oraz tak należy ustawić fotel, żeby móc swobodnie kręcić fajerą i móc manewrować, w razie czego wyprowadzić auto z poślizgu. Idziemy do tyłu. Przy tej okazji chciałem Wam zwrócić uwagę na jeszcze jedną rzecz. Otóż klamka w tym samochodzie wygląda na to, jakbyśmy ją ciągnęli, a ją podnosimy, otwierając auto, i dźwięk drzwi jest bardzo przyjemny. Jeszcze jedna rzecz. Jak drzwi są otwarte, to są one tak zadarte pod takim kątem fajnym. Wygląda to bardzo rasowo i agresywnie. Przednie też się w ten sam sposób zadzierają, nieco do góry. Te przednie nieco mniej, ale tylne bardziej. Tutaj też tragedii nie ma. Fotel kierowcy jest ustawiony pod gościa, który ma w dowodzie 1,76 m wzrostu. No i przestrzeni na nogi, zapasu między kolanami a fotelem mamy około 10 cm. Natomiast gorzej jest, jeśli chodzi o miejsce na głowę, ponieważ ja już mam tutaj 2-3 cm i to jestem ja, ten, który ma w dowodzie 1,76 m. Wysokie osoby będą miały tutaj trochę ciasno. Siedzi się natomiast bardzo przyjemnie. Siedzisko jest na odpowiedniej wysokości. Również kąt pochylenia oparcia jest bardzo przyjemny podczas jazdy, jednak jest ona wyprofilowana w taki sposób, że gdyby tutaj usiadł trzeci pasażer, to ja bym musiał siedzieć na boczku tej kanapy i wtedy siedziałbym tak trochę pod kątem, bo te boczki są dosyć wydatne, tak wyprofilowane. Na kanapie mamy również podłokietnik, troszkę nisko umieszczony, ale jest dosyć szeroki i na pewno przy dłuższej trasie będzie wygodny. Jest tutaj też oczywiście ładnie wykończony, sprytnie tutaj pozamykany rękaw na narty. O Jezus Maria, to teraz narobiłem. To musi być tak, tak. To się tu zapina, tak. To można było bez tego w zasadzie. Pyk. Poza tym oczywiście nie mamy, tak jak i z przodu, uchwytów na napoje tutaj w ogóle w tym samochodzie. Kieszeni na drzwiach też nie mamy w ogóle. Mamy tylko jakiś taki mikroskopijny popielniczko schowek na środku. No i tyle. Nie ma nawet żadnych kieszeni w oparciach foteli. Także pasażer z tyłu jest tu w ogóle totalnie poszkodowany. Nie ma gdzie włożyć nawet tego głupiego telefonu komórkowego. Jeśli chodzi o wykończenie wnętrza, jest ono na równie wysokim poziomie jak tam z przodu. Mięciutkie materiały na górze drzwi, materiał na boczkach drzwi, fajnie wykończone też podłokietniki. Miękkim materiałem jest obity plastik, który chroni kierowcę, żeby nie wbijać mu kolan w kręgosłup. Poza tym też bardzo przyjemna w dotyku podsufitka. W tym wydaniu auta nie mamy jakiegoś super wyposażenia, bo z tyłu jest korbotronik. Natomiast szyba opuszcza się do końca i wszyscy mogą sobie jechać z zimnym łokciem. Na moją uwagę zasługują również fajnie zaprojektowane designerskie te lampki tutaj w słupkach D. A, B, C. Nie, w słupkach C, bo w sedanie nie mamy słupka D. I mogą one również służyć jako lampki do czytania. Do czytania, tak. Lampki do czytania z tyłu w BMW. Widać, w jaką klientelę marka celowała, przynajmniej w swoich pierwotnych założeniach, co niekoniecznie spotkało się z późniejszym odbiorem rynku.
No przynajmniej w naszym kraju. Na półce z tyłu, która nieco już wyblakła, mamy oczywiście głośniki do całkiem niezłego audio. Jest tutaj zamontowany również trzeci pas dla tego poszkodowanego pasażera w środku, który najpierw trzeba wpiąć tutaj w klamrę, a później dopiero można go swobodnie zapinać. Wszystko ma tutaj swoje miejsce i naprawdę też jest na przyzwoitym poziomie wykończenia. Aha, no żeby nie było, dla rodziny to auto też się nada, ponieważ pod zaszlepkami, które są tutaj na fotelu takimi plastikowymi, mamy również mocowania dla fotelików, więc auto może się nadać również tatusiowi o sportowym zacięciu. Zamontuje solidnie dzieciaczka sobie z tyłu. Bagażniczek w tym aucie otwieramy na dwa sposoby. Pierwszym jest przyciśnięcie przycisku, który jest pod znaczkiem BMW, który zwalnia zaczep zamka. Drugim sposobem jest wciśnięcie przycisku na pilocie, który robi to samo. Po otwarciu klapy bagażnika mamy już kilka plusów. Pierwszy jest to, że zawiasy nie wchodzą do przestrzeni załadunkowej. Są one po prostu w zgrabny sposób tutaj umieszczone. Kolejnym plusem jest oczywiście przestrzeń. 440 litrów. No na dzisiaj może to nie jest jakoś super dużo, ale wystarczyło, żeby sprawnie przewozić ludzi do lasu i nie trzeba było kupować serii 5 na przykład. W kupejce, co ciekawe, mamy 410 litrów, więc na auto o takim powiedzmy nieco bardziej sportowym charakterze to jest całkiem sporo. Kombi miało 435 litrów, czyli trochę mniej od sedana, ale za to w kombi można było oczywiście tą przestrzeń powiększyć do 1345. Tutaj też możemy składać fotele i możemy to zrobić tylko i wyłącznie od strony bagażnika. To znaczy w środku nie ma żadnego przycisku, który by pozwalał nam złożyć fotele. Tutaj są takie rączki, rączkę sobie ciągniemy. Potem musimy oczywiście przejść tutaj i obalić oparcie kanapy. I co ciekawe, obala się ona tylko ze środkowym zagłówkiem. Te zagłówki dla pasażerów siedzących po bokach zostają na tylnej półce. W tej konfiguracji, nie pamiętam, koło 1000 litrów, chyba niecały 1000 litrów mamy tutaj przestrzeni. Dłuższe przedmioty przewieziemy, wyższych ludzi do lasu też damy radę zmieścić. Kolejnym plusem jest oczywiście też jakość wykończenia bagażnika. Jest to zrobione na całkiem dobrym poziomie. Po prawej stronie i po lewej stronie mamy takie półeczki, które na pewno się przydadzą do przewożenia jakichś rzeczy. Na przykład do oleju, który BMW chętnie, powiedzmy, gdzieś tam lekko gubi, a także do płynu chłodniczego, który też może gubić. Pod podłogą bagażnika mamy w tym wypadku akurat dojazdowe koło zapasowe. Nie wiem, czy były też wersje z pełnowymiarowym, natomiast ta przestrzeń spokojnie pomieści też no, niecałe 50 litrów butli z gazem, co też jest częstą praktyką w aucie, więc nie ma co się martwić. Aha, pojemność zbiornika paliwa 65 litrów i dwie lampki oświetlają ten bagażnik. Bardzo ładnie. No i oczywiście ostatnia rzecz, która zostaje nam tutaj do opowiedzenia, to jest bardzo charakterystyczny dla marki zestaw kluczy na klapie bagażnika, który powinien tutaj się znajdować. Potem poznawało się zadbane egzemplarze, których nie rozkradły turasy i handlarze, a tutaj, bo już niestety turasy rozkradły. Tu powinny być klucze płaskie, szczypce, hak do holowania i cały inny zestaw potrzebnych takich narzędzi do naprawy samodzielnej, drobnej naprawy samochodu, co wcale nie było rzeczą nadzwyczajną w tamtym czasie. Na początek może takie lekko organizacyjne sprawy. Na lewym kielichu mamy tutaj naklejoną taką tabliczkę znamionową, która mówi nam o tym, jaki to jest model pojazdu, jaki mamy silnik zamontowany w aucie, jaki mamy kolor oraz jest tutaj powtórzony numer VIN. Na kielichu lewym natomiast jest wybity numer VIN, co ważne w przypadku, gdybyście oglądali jakiś samochód. Kolejna sprawa organizacyjna jest taka, że jest tutaj pod maską akumulator. Dlaczego o tym mówię? Ponieważ w wersjach sześciocylindrowych jest on w bagażniku. Chciałem zwrócić jeszcze Waszą uwagę na to, jak pięknie jest zamontowany ten wzdłużnie umieszczony czterocylindrowy motor w 2/3 swoich długości już za przednią osią, daleko za przednią osią, także to na pewno pozytywnie wpływa na rozkład masy tego pojazdu. Z tym, że tutaj już BMW strasznie kombinowało z oznaczeniami na klapie. To jest właśnie ten przełomowy model, od którego zaczęło się robić źle.
tu na klapie była nieprawda, bo w E36 tylko 323 nie było zgodne z tym, co było pod maską, bo nie było tam oczywiście 2,3 litra, tylko 2,5 w nieco słabszym wydaniu. Natomiast tu już się nic nie zgadzało. 316 nigdy nie miała silnika 1,6 pod maską. Do liftu było to 1,9, potem już 1,8, tak jak w tym wypadku. 318 nie miała 1,8 pod maską, bo miała 1,9 przed liftem, a 2,0 po lifcie. 320 tylko miała 2 litry, ale tylko do liftu, bo po lifcie już było 2,2. Pomieszanie totalne. Jedyne co się zgadzało to 328 albo 330 CI i oczywiście 3-litrowy diesel albo 2-litrowy diesel. Chociaż po lifcie już 318D to też był 2-litrowy diesel. Oh. Po kolei. Czterocylindrowe do liftu właśnie 1,9, po lifcie 1,8 oraz 2,0. Sześciocylindrowe 2-litrówka, potem 2,2, 2,5, 2,8 i 3,0. 3,0 oczywiście najmocniejsze, pojawia się po lifcie i bujało tą kastę w jakieś 6 sekund do setki. 2,8 równie dobry, też mocny motor. 3-litrówka miała 230 koni, 2,8 193 konie i te wersje są najbardziej poszukiwanymi E40-kami, 6-kami na rynku i w zasadzie gorąco polecanymi, bo zapas mocy, a także trwałość tych silników, oczywiście jeśli egzemplarz nie był katowany do granic jego możliwości, jest zadowalająca. Czterocylindrowe są całkiem niezłymi silnikami również, chociaż jak to BMW może mieć problemy na przykład z układem chłodzenia, tudzież z osprzętem silnika. Diesle, o których nie chciałbym się rozwodzić, w zasadzie były to 4 i 6-cylindrowe. 4-cylindrowa dwulitrówka w trzech wariantach mocy. Tu macie też tabelkę 116, 136, 150 koni. Potem 6-cylindrowa 3-litrówka w dwóch wariantach mocy 184 i 204 konie. Ta mocniejsza również w 7 sekund buja to auto do setki. Oczywiście o wydaniu M3 nie będziemy mówić, tam 3.2 R6 moce takie, że Co do tego silnika konkretnie, czyli N42B18A, silnik o pojemności 1,8 litra, dysponujący mocą 118 koni mechanicznych oraz momentem obrotowym na poziomie 175 Nm. Pozwala mu to osiągnąć, rozpędzić się do setki w około 10 sekund, a prędkość maksymalna wynosi aż 208 km na godzinę. To jest podstawowy silnik BMW 316i. Pamiętajmy o tym. Tutaj już mamy nieco bardziej skomplikowaną konstrukcję niż w tych pierwszych latach produkcji. Dlaczego? Mamy tutaj podwójnego vanosa. Jeden jest potrzebny do tego, żeby auto miało lepsze kopyto, a drugi jest w zasadzie niepotrzebny. Chodzi o ekologię. Do tego mamy tutaj trzeci wałek. Ale dlaczego? Dlatego, że jest tutaj system Valvetronic. Coś, co BMW wymyśliło w tamtym czasie i wprowadziło i stosuje dzisiaj już powszechnie. Jest to tak zwany wałek pośredni, który steruje pracą zaworów, które z kolei odpowiadają za ilość powietrza, które dostaje się do układu, do komory spalania. Nie jest to regulowane przepustnicą, tak jak w klasycznych samochodach, tylko właśnie przez ten śmieszne ustrojstwo Valvetronic, czyli wałek, który napędza silnik elektryczny, dźwigienki różnego rodzaju. No jak już o tym mówię, to się zaczyna robić drogo. Kiedyś Valvetronica nikt nie ogarniał tak kompleksowo, żeby to zrobić porządnie. Dzisiaj ten system już jest znany i nieco tańszy w naprawach. Na forach czytałem o kwotach około 1000 zł za regenerację. Problemy z Valvetronicem mogą się objawić nierówną pracą silnika, no po prostu mieszanka jest nieodpowiednia, lub problemami z rozruchem, braki mocy na przykład też. Poza tym no jakby ten silnik 1.8 no nie ma jakichś specjalnych problemów. Jeśli chodzi o Valvetronica, to nie zaleca się również montażu gazu do tego zasadniczo, ponieważ no zestrojenie tego z komputerem od gazu może być problematyczne. Wiem, że na pewno spotkam w komentarzach kogoś, kto powie, a ja mam i sobie chwalę, jeżdżę bez problemu. Tak, no ale nie każdy gazownik będzie potrafił to wystroić. Montowanie instalacji gazowej, przynajmniej w przypadku 316, i tego motoru, jest też nie do końca ekonomicznie uzasadnione, bo według danych producenta ten samochód powinien na trasie nawet zejść do około 5 litrów na setkę. W cyklu mieszanym to około 7 powinno wynosić 8 litrów. No i jestem w stanie w to uwierzyć, bo to auto jeździ głównie w cyklu miejskim i spala średnio 8,4 litra na 100. To oczywiście nie jest katowane ani upalane, łagodnie traktowane, ale to i tak jest niezły wynik jak na tą pojemność i na tą wielkość samochodu. BMW oczywiście, jak może wiecie już z innych filmów,
nie lubi druciarstwa, totalnie nie lubi druciarstwa. Do tego samochodu trzeba kogoś, kto się zna na tym dobrze. Ma odpowiednie też urządzenie diagnostyczne, bo nie każdy standardowy OBD dogada się z tym samochodem. Słynne klapy w dieslach w dolocie, które były wywalane, bo niepotrzebne, no ale takich rzeczy nie powinno się robić w BMW. Jeśli nie stać kogoś na to auto, to nie powinien po prostu interesować się jego zakupem. A pamiętajmy, że to jest samochód, który jako nowy był drogi i jego części też mogą być dzisiaj drogie, pomimo tego, że będzie miał 20 lat. Skrzynie biegów występujące w tym modelu to były 5- i 6-biegowe manuale, 5-biegowe automaty, 5- i 6-biegowe półautomatyczne sekwencyjne SMG1 i SMG2 w wydaniu M3. Automaty produkcji General Motors nie mają dobrej opinii i nie są zbyt wytrzymałe, szczególnie w przypadku tych mocniejszych jednostek napędowych. Manuale generalnie są raczej niezawodne, z tym, że przy intensywnie używanych egzemplarzach mogą wystąpić już problemy z synchronizatorami pierwszego i drugiego biegu. Jeśli chodzi o zawias, to tutaj żadnych udziwnień nie ma. Z przodu mamy klasyczny MacPherson bez wielowahacza, z tym, że wahacz dolny nie ma wymienialnych stworzni, czyli w przypadku zużycia stworznia wahacza trzeba wymienić cały. Z tyłu mamy natomiast wielowahacz, wynikający oczywiście z konstrukcji tylnego zawieszenia właściwego dla tylnonapędówki. Natomiast tutaj po paru latach ujawniła się pewna wada modelu E46, mianowicie korodujące i niezbyt wytrzymałe mocowanie tylnego wózka, sanek tudzież ramy pomocniczej, do której są zamocowane wszystkie elementy zawieszenia pojazdu z tyłu, łącznie z dyferencjałem. No i objawiało się to tym, że szczególnie w tych mocniejszych jednostkach napędowych mogło dochodzić do urwania się tego całego wózka, to znaczy koła zostawały z tyłu. Tak naprawdę BMW po prostu to no, zrobili to za słabe i to szybko korodowało, więc warto sprawdzić dany egzemplarz, czy na przykład miał wykonaną tutaj operację wzmocnienia tego elementu, bo takie rzeczy też się w przypadku E46 robi, nie jest to nic złego. Trwałość tego tylnego zawieszenia jest, powiedzmy, dyskusyjna i nieco ograniczona na naszych pięknych polskich drogach. Do jego diagnostyki i ustawienia geometrii też potrzeba odpowiednio dobrego fachowca, żeby się cieszyć prawdziwą przyjemnością z jazdy, a nie jakimiś efektami pływania tyłu nadwozia czy stukami z tylnej części właśnie. I ostatnia rzecz, kwestia korozji, no to BMW ma swoje newralgiczne punkty, to znaczy ranty tutaj tylnych nadkoli i ogólnie nadkola, ranty, dolne ranty, drzwi, w tych starszych wersjach również progi, okolice, powiedzmy, jeszcze otworu klapy bagażnika i sama klapa bagażnika. Nie jest to jakaś tam groźna korozja, no i trzeba mieć tą świadomość, że to auto ma już ponad, może mieć już ponad 20 lat, więc trochę tej rudzizny będzie. Najgorzej jednakowoż wcale aż tak nie jest. Dobra, koniec tego gadania, czas na trochę jechania. Ja tu mam płytkę, patrzcie, zadedykowaną dla Auto Mariana. I to jest właśnie płytka od Abiera, czyli właściciela tego pojazdu, który zajmuje się hip-hopem. Ja mu nawet nakręciłem, zrobiłem mu zdjęcia do jednego z teledysków. I to jest całkiem spoko. Nuta tu jest całkiem spoko audio, no to ja sobie całkiem spoko tej nuty posłucham. A to będzie ten. Stara gwardia, ponadczasowa miłość do biców naciętych. Już po pierwszych paruset metrach tak naprawdę zaczynamy odczuwać w tym aucie tą przyjemność z jazdy, to Freude am Fahren, bo ten samochód jeździ naprawdę bardzo współcześnie. Aż trudno mi uwierzyć, że został skonstruowany ponad 20 lat temu, że wtedy go tak naprawdę zaprojektowali, wymyślili i wypuścili do produkcji. To się objawia dosłownie w każdym takim małym szczególe. I to wszystko tak działa, jakby to był zupełnie samochód zaprojektowany, nie wiem, 5 lat temu. Oczywiście ma ten taki swój lekko sportowy charakter i na ten lekko sportowy charakter składa się kilka czynników. Pierwszym jest układ kierowniczy, który jest fantastycznie zestrojony. Układ kierowniczy, na temat którego słyszeliście już pewnie etosy, epopeje, rozprawki i innego tego typu wywody. Może nawet wiersze ktoś pisał albo piosenki. Ma odpowiednio dobraną, fajnie zbalansowaną siłę wspomagania. Stawia taki przyjemny opór. Jest bardzo precyzyjny. Doskonale słucha tego, co chcemy zrobić z samochodem. No,
po prostu fantastyczny. Jestem w nim zakochany. Zresztą jak większość osób, która kiedykolwiek jeździła BMW-ką. Co prawda kierownica jak dla mnie jest trochę za cienka i taka ma za dużą średnicę, ale kręci się tą Fajerą naprawdę bardzo przyjemnie, a samochód fantastycznie odpowiada na ruchy kierownicą. Do tego kolejną cegiełką jest oczywiście zestrojenie zawieszenia, które jest sztywne, owszem, jak przystało na BMW, ale nie jest na tyle sztywne, żeby nam powybijało zęby albo obiło tyłek. Jest ok, jeśli nie mamy tutaj jakiegoś, powiedzmy, sportowego zawiasu czy tam M-Technika, no to da się tym autem normalnie, komfortowo jeździć, a przy tym fantastycznie klei się do drogi. I to w połączeniu z tym układem kierowniczym daje taką frajdę z jazdy, że ocie matka trzymaj łeb. Nawet przy większej prędkości, próbując zmienić tor jazdy gwałtownie, auto no wraca zawsze na ten właściwy. Opony zapiszczą, ale wydaje się, jakby nic nie mogło go wyprowadzić z równowagi. Kolejnym składnikiem, który bardzo przyjemnie składa się na ten sportowy charakter, na tą przyjemność z jazdy, jest jak dla mnie brzmienie motoru. Pomimo tego, że mamy tutaj tylko 4 cylindry, no to brzmienie tego silnika jest naprawdę całkiem spoko. Słuchajcie tego. No nie? Do tego pozycja za kierownicą też jest naprawdę bardzo poprawna. Kierownica jest regulowana oczywiście w dwóch płaszczyznach, czyli możemy sobie ją odpowiednio blisko dosunąć, a także wysoko zamontować. Fotel jest też regulowany, tak jak mówiłem, opowiadając we wnętrzu. Do tego całkiem nieźle trzyma na boki, pomimo tego, że to jest taki podstawowy fotel, a nie jakieś tam wypasione półkuby Sport Zice, które oczywiście też były opcjonalne. Dobrze się tu czuję za kółkiem, czuję, że mam pełne panowanie nad pojazdem, czuję, że jestem właściwie usadowiony i czuję też, że wszystko widzę, co muszę, bo widoczność też jest całkiem spoko, zarówno do przodu, na boki, jak i do tyłu. Nie ma problemu. Jedyne, co mi nie pasuje w tym samochodzie, co psuje ten charakter, ale to może jeszcze nie o tym. Może jeszcze hamulce. Hamulce też tu pasują, przynajmniej do tej masy. Auto waży 1320 kg z tym motorem. No leciutki jak na współczesne czasy. Dzisiaj tyle waży Golf z jakimś tam silnikiem 1.4, a tu mamy małego sedana i 1300 kg wagi. No dzięki temu zachowanie auta na drodze jest fajne. Fajne jest jego wyważenie, a także właśnie zatrzymanie tej kasty z większej prędkości też nie sprawia żadnych problemów. Dobra, teraz co mi nie pasuje w tym samochodzie do całości, co jakby odejmuje jedną cegiełkę od tej przyjemności z jazdy, to praca skrzyni biegów. Tak jak wszystko inne w tym samochodzie, jest zrobione najlepiej, jak tylko BMW wówczas umiało. Tak skrzynia biegów jest zrobiona najgorzej. Luz na tym lewarku jest tragiczny. Mam wrażenie nawet, że jak wrzucę czwórkę i poruszam nim, to tak jakbym nie miał wbitego biegu w ogóle. Precyzja jest marna. Dużo lepiej potrafił to zrobić Volkswagen w tamtym czasie nawet. Już nie mówię o producentach japońskich, bo oni robili to fantastycznie zawsze. No tutaj brakuje tego sportu przy tej zmianie biegów. Chociaż skok lewarka jest odpowiednio krótki i jest on na bardzo odpowiedniej wysokości, no to jednak operowanie nim jest słabe. I pamiętam, że to wcale nie jest tak, że tylko E46 tak ma. W E30 i E36, którą też miałem, też tak było. No ale jak on się klei do drogi, moi drodzy. Gdybym nie musiał tu zmieniać biegów, jeździłbym nim cały czas. Jak prawi nam Abir, nie ma tego złego, co na dobre by nie wyszło, nie ma tego dobrego, co rujnuje przyszłość. Złe dla BMW było oczywiście to, jaką miało opinię i to, jakich miało właścicieli.
to nie jest jakiś zły czy usterkowy samochód. Większość awarii i problemów z tym samochodem wynika po prostu z niedbalstwa, z druciarstwa oraz z tego, że były katowane, ale nie ma tego złego, co na dobre by nie wyszło. Na dobre wyszło dlatego, że pozbyliśmy już się z rynku tak naprawdę w większości tych zaniedbanych, zajechanych egzemplarzy. Zostaje ich coraz mniej i na dobre na pewno to wyjdzie komuś, kto zdecyduje się kupić takie auto dzisiaj, w przyszłości, nie wiem, za rok, dwa i będzie to auto w dobrym stanie, to na pewno nie będzie na nim tracił. Nie ma tego dobrego, co rujnuje przyszłość. Nadal to jest świetny samochód. I jak mówiłem na wstępie, ja nie postrzegałem go w ogóle w kategorii zajebistego auta, ale po dzisiejszym odcinku naprawdę inaczej patrzę na każde E46, które mijam na ulicy. I to, że samochód został tak dobrze zrobiony te 24 już prawie lata temu, nie zrujnowało mu przyszłości, a zrobiło mu całkiem niezłą przyszłość jako potencjalnemu youngtimerowi. Ja wiem, E46 nigdy nie będzie klasykiem, żadnym youngtimerem ani nic takiego, ale E30 i E36 też nimi nie miały być, a jednak są. Zobaczcie, co się dzieje z ich cenami dzisiaj, a przede wszystkim z ich dostępnością na rynku. No, stało się tak, a nie inaczej, bo my w Polsce kochamy BMW-ki, kochamy stare BMW-ki i u nas stare BMW-ki trzymają cenę. Cena nie zależy oczywiście od jego rocznika, ani przebiegu, raczej od jego stanu. Za zajechane gruzy, powiedzmy takie, które wymagają interwencji mechanika bądź blacharza, trzeba zapłacić już nawet 2-2,5 tysiąca złotych. 5, nieco lepsze, ale też do poprawek. 7 do 10 powinno starczyć na całkiem spoko egzemplarz. 15, za 15 można już dostać naprawdę wypasioną furę, nawet kupejkę z 6-cylindrowym silnikiem. Dwie dychy natomiast powinny starczyć już na pewno na kupetę albo na cabrio z dobrym 6-cylindrowym motorem. Chociaż widziałem już też kabriolety za 25. A to nie jest ostatnie słowo, że tak powiem, rynku. Te auta będą trzymały cenę, jeśli nie będą drożały w przyszłości. To się, szczerze mówiąc, zdziwię. Oczywiście nie mówię tutaj o M3, bo M3 to jest zupełnie inna puła, tu start cenowy od około 80 tysięcy złotych, po prostu. Tymczasem żegnam się z Wami, było mi bardzo miło, mam nadzieję, że Wam też. Jeśli pierwszy raz widzicie mój kanał, to zachęcam do jego subskrypcji. Zostawcie mi po sobie jakiś ślad w postaci lajka, dislajka albo merytorycznego komentarza. Zapraszam do oglądania innych moich serii o minivanach 500+, i Modern Era, o nieco nowszych pojazdach. Ten kwalifikuje oczywiście do głównej playlisty o autach z lat 90, bo tam się właśnie urodził. Trzymajcie się, do zobaczenia w następnych odcinkach. Cześć! Aż taka agresja we mnie wstępuje. Jedziemy! Wszystkich wyprzedziłem już. Redukcja, tak jest! Jestem w końcu kierowcą BMW. Tak jest! Nie no, żarcik, nie wszyscy tacy są. Jak jeździłem BMW-ką, to taki nie byłem. Przyszłość mi pokaże część świata. Nie ma tego złego, co na dobre by nie wyszło. Nie ma tego dobrego, co rujnuje przyszłość. To idzie mój ziomuś Amir! Kupujcie jego płyty, oglądajcie teledyski! I... Tak jest. Tak jest.